Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Londyn chce zmiany części umowy brexitowej dotyczącej Irlandii Północnej. Brytyjczycy nie chcą już granicy celnej między Irlandią Północną a resztą Zjednoczonego Królestwa, mimo że właśnie na to zgodził się premier Boris Johnson przed prawie 2 laty. Unia zapowiada daleko idące ustępstwa, ale nie chce zasadniczej zmiany. Czy szykuje się brytyjsko-europejska wojna handlowa? W Bejrucie znów przemoc na ulicach. W demonstracji zorganizowanej przez ugrupowania szyickie 6 osób zostaje zastrzelonych. Liban pogrąża się w chaosie społecznym i rozkładzie gospodarczym. Krwawe zamieszki w więzieniu w Ekwadorze. Dlaczego więzienia w Ameryce Południowej są tak niebezpiecznym miejscem do życia? Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ustępuje ze stanowiska. Honorowa dymisja czy sprytny ruch polityczny? Wreszcie jest. Światowa Organizacja Zdrowia akceptuje szczepionkę na malarię. Miliony ludzi, zwłaszcza dzieci w Afryce Subsaharyjskiej, otrzymają szansę na przeżycie choroby, która do tej pory zabija nawet kilkaset tysięcy osób rocznie. I jeszcze, jaki jest koń, każdy widzi. Ale jaki jest koń z Angelą Merkel na grzbiecie? O tym w raporcie o stanie świata 16 października 2021 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy, głównie za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć, zapraszam na mój profil w tym serwisie. Dalej bardzo łatwo dokonać wpłaty. A wszystkim, którzy już nas wspierają, raport ma ponad 5,5 tysiąca patronów. Serdecznie dziękuję, niezależnie od wysokości wpłaty. Przypominam przy okazji, że raport jest i pozostanie programem otwartym, dostępnym za darmo dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Nasza strona Raport o stanie świata oferuje najlepszą jakość techniczną odbioru i wiele innych udogodnień. A pod naszym adresem internetowym raportrosiaka@gmail.com czekamy na Państwa listy. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy! A better place to play. You say-
Oasis na początek raportu o stanie świata. Muzyka z czasów, gdy wszystko było na swoim miejscu. Wielka Brytania w Europie, Londyn był stolicą świata. W Irlandii Północnej nie brakowało słynnych brytyjskich kiełbasek na śniadanie. Ale te czasy odeszły niestety w niebyt. Jeśli ktoś już zapomniał o takim słowie Brexit, to zaraz przypomnimy, o co chodzi. Brytyjczycy właśnie dowiadują się, na czym w praktyce polega opuszczenie Unii Europejskiej. I co ciekawe, okazuje się, że pierwszym skutkiem Brexitu nie jest na przykład poprawa jakości służby zdrowia, jak prorokowali przed referendum zwolennicy opuszczenia Unii. Mamy natomiast niedobory w dostawach podstawowych produktów, zatory w portach, zwłaszcza w największym porcie przeładunkowym Felixstowe, zawalonym kontenerami, których nie ma kto wywieźć, bo w kraju brak kierowców. Mamy też obawy, że sytuacja tego typu może potrwać do świąt. A na dokładkę, a może jako danie główne, wraca sprawa osławionego protokołu północnoirlandzkiego, czyli politycznej kwadratury koła, która polega na tym, jak ustanowić granice między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, nie wprowadzając granicy między Republiką Irlandii, która należy do Unii, i Irlandią Północną, która należy do Zjednoczonego Królestwa. Dodajmy dla nieznających geografii, że Republika Irlandii i Irlandia Północna to kraje graniczące ze sobą i nie posiadające granicy z żadnym innym krajem. W studio Jarosław Błaszczak, politolog specjalizujący się w polityce państw anglosaskich. Witam pana, dzień dobry. Zacznijmy od tego protokołu irlandzkiego, bo to jest najbardziej w tej chwili nośna rzecz w mediach. Podpisany pod koniec 2019 roku, wszedł w życie w roku 2021 jako część umowy brexitowej między Unią a Londynem. Dlaczego taki protokół był potrzebny, a potem dlaczego on nie działa? Protokół był potrzebny dlatego, że Brexit spowodował powstanie granicy celnej między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem i gdyby chcieć to zrobić normalnie, tak jak się to robi między różnymi państwami albo różnymi strefami celnymi, no to granica celna powinna przebiegać przez wyspę Irlandii, o której pan wspomniał. Natomiast ze względów historycznych, biorąc pod uwagę wszystkie zaszłości w Irlandii Północnej, ustanowienie w ogóle fizycznych kontroli granicznych, a w szczególności granicy celnej jakby przechodzącej przez terytorium wyspy, było politycznie nie do przyjęcia i obie strony zdawały sobie sprawę, że to grozi po prostu rozlewem krwi, jakby odnowieniem się konfliktu. W związku z tym w momencie, kiedy negocjowano porozumienie brexitowe, to wprowadzono taką quasi granicę celną na Morzu Irlandzkim, która spowodowała, że przewóz towarów z tej zasadniczej części Wielkiej Brytanii, obejmującej Anglię, Walię i Szkocję, do Irlandii Północnej jest obwarowany szeregiem dodatkowych procedur, które są dosyć uciążliwe. I jakby o to teraz rozbija się spór, to znaczy chcą Brytyjczycy, żeby te procedury zostały uproszczone i na to się zgadza w zasadzie Komisja Europejska i tutaj jakby wokół tego sporu nie ma. Natomiast żądają również, aby został z tego protokołu wykreślony element jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma prawo decydowania o ewentualnych sporach wokół realizacji tego protokołu. Brytyjczycy mówią, że jest to niestosowne, że powinno być to poddane sądom brytyjskim, ponieważ no, jakkolwiek jest to okej, jest to akt prawa międzynarodowego, to jednak dotyczy on spraw stricte brytyjskich, więc dlaczego sąd gdzieś w zupełnie innym miejscu Europy miałby decydować o sprawach wewnątrz brytyjskich? I to jest linia sporu, od której zaczynają się negocjacje, które właśnie dziś miały się rozpocząć w Brukseli. Odpowiedzialny za to wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówi, że on po prostu nie ma mandatu ze strony państw członkowskich, żeby tak daleko idące zmiany w protokole negocjować. Myślę, że czeka nas kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, intensywnych rozmów na ten temat. Mówi pan, że Brytyjczycy zupełnie racjonalnie sugerują, że skoro sprawy dotyczą Zjednoczonego Królestwa, to raczej sądy brytyjskie powinny się tym zająć. I to jest prawda, z tym, że jest taki szkopuł, że premier Boris Johnson dokładnie wiedział, co robi, podpisując umowę z Unią Europejską. Premier Theresa May mówiła, że żaden brytyjski premier nie może podpisać umowy w takiej formie. Politycy brytyjscy, również politycy konserwatywni, tacy jak John Major, mówiła, że Wielką Brytanię czeka szok polityczny po tym, jeżeli Brexit, czy ta umowa brexitowa wejdzie w życie w takiej formie, w jakiej miał ją podpisać Boris Johnson. On ją podpisał i teraz rząd brytyjski orientuje się, że to nie działa. To jest sytuacja, która z punktu widzenia Unii Europejskiej jest nie do przyjęcia, prawda? To znaczy,
nie może się Unia Europejska zgodzić na fundamentalną rewizję tej umowy, bo to by znaczyło, że Wielka Brytania dyktuje Unii Europejskiej, co ma robić. Oczywiście, absolutnie się z tym zgadzam, a pamiętajmy o rzeczy, która gdzieś tam z tyłu głowy była w głowach polityków Unii Europejskiej przez cały proces brexitowy, że tak naprawdę to jest pewnego rodzaju precedens. I na przykład niestety przez ostatni tydzień czy półtora coraz głośniej się mówi o ewentualności polexitu, abstrahując od tego, na ile to jest realne, to jakby dla takich państw jak potencjalnie Polska, Węgry, nie wiem, mówiło się też swego czasu o Włochach czy o Grecji, ten Brexit był prowadzony w taki sposób, żeby pokazać, jak trudne i jak niewygodne i jak koniec końców szkodliwe dla państwa będzie ewentualne wyjście z Unii Europejskiej, więc zgadzam się, że teraz jakby ułatwianie tego Brytyjczykom i upraszczanie im życia, mówiąc kolokwialnie, po wyjściu z Unii na pewno nie jest czymś, na co Unia chce sobie pozwolić. Z jednej strony właśnie ze względu na pewne relacje bilateralne, gdzie bardzo ważny jest tu też wątek irlandzki, bo przecież Irlandia jest pełnoprawnym, Republika Irlandii jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, ma tu bardzo istotne interesy, ale cały czas myślę, że chodzi też o to, żeby pokazać, że wychodzenie z Unii to nie jest coś, do czego warto dążyć. Równocześnie Bruksela próbuje załagodzić spór, to znaczy próbuje wychodzić z propozycją. Mamy propozycję zniesienia kontroli 80% produktów z tej listy, które znajdują się na właśnie liście podległej kontrolom. Mamy propozycję obcięcia o połowę wymagań biurokratycznych. Najbardziej drażliwy temat, czyli dostępność lekarstw brytyjskich w Irlandii Północnej, również jest w tej chwili debatowane w Unii. Czy to jest szlachetna, wspaniałomyślna propozycja, czy gdzieś w tle czai się podstęp? Wszystko, tylko nie TSUE. No właśnie, to jest tak jak w negocjacjach, że obie strony zaczynają z jakichś pozycji, licząc na to, że spotkają się gdzieś po środku. Ja myślę, że też to nie jest w interesie Unii Europejskiej, żeby być przedstawianym w Londynie, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii, w brytyjskich mediach, jako ta instytucja, która Brytyjczykom odbiera dostęp do lekarstw, czy ludziom w Irlandii Północnej. To zupełnie nie o to chodzi. Poza tym, no jakby, to nie jest tajemnica, że premier Boris Johnson zapowiadał w kampanii brexitowej, kiedy jeszcze nie był premierem, że jednym ze skutków brexitu będzie ograniczenie na przykład biurokracji, z którą muszą się męczyć przedsiębiorcy. Więc ja bym w tym widział nawet jakąś taką wysublimowaną złośliwość, że koniec końców to nie Johnson ograniczy biurokrację Brytyjczykom, tylko Unia. Zresztą tutaj też Partia Pracy, jej rzeczniczka do spraw ekonomicznych ostatnio bardzo mocno krytykowała premiera Johnsona właśnie z tych pozycji, nie z pozycji krytyki brexitu jako takiego, tylko z pozycji znacznego opóźnienia, czy w ogóle nie przeprowadzenia tej deregulacji, którą po brexicie obiecywał. Jeszcze podkreślmy, pan już o tym wspomniał, ale podkreślmy, że tak naprawdę sprawa dotyczy tego, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie mógł rozsądzać spory dotyczące kwestii spornych pomiędzy Unią. No z punktu widzenia Brukseli to jest tak samo racjonalne jak z punktu widzenia Londynu to, żeby te spory były rozwiązywane przez sądy brytyjskie. Towary ewentualnie miałyby wejść na rynek unijny, więc musi być sąd, który mieści się w Europie, który podlega jurysdykcji europejskiej, który rozsądza spory, jeżeli by takie pojawiły się. Jasne, znaczy ja gdybym miał cudowną moc doradzania politykom, znaczy nie wiem, czy bym tego chciał, ale w tym przypadku to pewnie bym podradził coś w rodzaju arbitrażu w ogóle zewnętrznego, bo rzeczywiście Brytyjczycy... Na to Brytyjczycy by poszli. No to kwestia, dlaczego by Unia nie poszła, znaczy, bo ja tyle rozumiem Brytyjczyków, że w tym momencie mamy dwa jakby sąsiadujące ze sobą porządki prawne, z własnym sądownictwem i jeżeli, no jakby podstawową zasadą prawa międzynarodowego jest równość stron. I w tym momencie, w tym protokole faktycznie nie ma tej równości, no bo Unia jakby zmusza Brytyjczyków do korzystania z instytucji unijnego porządku prawnego, mimo że sami w zasadzie nie są już częścią tego porządku, nie są jej podporządkowani. No tak, tylko że nie chcą przyjąć konsekwencji tego, że nie są częścią porządku unijnego. Prawda? Ale myślę, że tutaj trochę nam się zacierają argumenty prawne, które tutaj próbuję rozwijać z takimi mocno politycznymi. Nie oszukujmy się, że to jest w dużej mierze sprawa polityczna. Cała ta afera może być darem niebios dla rządu, prawda? Mamy kryzys paliwowy, ceny gazu sięgające sufitu, braki w dostawach produktów do sklepu, braki w zatrudnieniu. I jeszcze na dodatek mamy z ostatnich dni raport na temat COVID-u Komisji Parlamentarnej, który obarcza rząd winą za zbyt wolną reakcję na pandemię w marcu 2020 roku. I teraz można oczywiście przerzucić winę na Brukselę, która nie chce podjąć racjonalnych decyzji. To jest trudna sytuacja dla rządu brytyjskiego i trudna sytuacja dla Brytyjczyków w tej chwili, prawda? Jeśli chodzi o te normalne funkcjonowanie państwa. Oni się dowiadują, na czym konkretnie polega praktycznie wyjście z Unii Europejskiej w tej chwili.
Oczywiście, że tak, i media są pełne takich bardzo sugestywnych obrazków typu stacje benzynowe, do których ustawiają się długie kolejki, albo się pojawiają jakieś takie wręcz jak sezonu ogórkowego historie, że ktoś jechał 20 km za cysterną z mlekiem, bo myślał, że wiezie paliwo na stację benzynową i tak jak w Polsce mi się kojarzy z opowieściami moich rodziców, że rzucili papier toaletowy, prawda, na podobnej zasadzie. Ale to, co mnie najbardziej fascynuje, to to, że jak spojrzymy na takie twarde dane dotyczące poparcia dla partii politycznych, to nie widać, żeby premier Johnson jakoś strasznie na tym cierpiał. Partia Konserwatywna cały czas w skali całego kraju utrzymuje się na prowadzeniu. Oczywiście tu wiele czynników może w to wchodzić. Również to, że w nie najlepszym stanie jest Partia Pracy, która przechodzi bardzo głęboką transformację po zmianie liderów. Mnie bardzo trafiło do przekonania taka anegdotka, którą jeden z reporterów obsługujących niedawną konferencję Partii Pracy zamieścił w jednym z serwisów, mówiąc, że Partia Pracy, wyobraźmy sobie pub. I Partia Pracy to jest jak taki dziadek, który sobie popija spokojnie swojego drinka gdzieś w kącie, narzekając, jak to kiedyś świat był lepszy i w ogóle teraz jest okropnie. A Partia Konserwatywna, a zwłaszcza premier Johnson, to jest taki krzykacz, który stoi na środku, może czasem powie coś głupiego, ale każdemu kupi drinka i wszyscy lubią z nim imprezować. I oczywiście to jest dosyć może barwna i mało profesjonalna metoda na opisanie tego, ale coś w tym jest. To znaczy, premier Johnson bardzo skutecznie przełamał taki swój elitarny wizerunek, bo to przecież jest dziecko brytyjskich elit. Jak się spojrzy na jego CV, no to nie ma lepszych szkół i uczelni w Wielkiej Brytanii niż te, które on kończył. Ale mimo wszystko, jak się bada na przykład nastroje w północnej Anglii, czyli takim regionie klasycznie robotniczym, powiedzielibyśmy, no to jednak coraz bardziej postrzegany jako taki swojak, który realizuje nasze interesy. Jedna rzecz chyba jest absolutnie jasna i pewna. Jeżeli Johnson miałby tracić, to nie ze względu na Brexit. To znaczy, mimo tego, co się dzieje, utrzymuje się trend, który wskazuje na to, że Brytyjczycy wiedzieli, co robią, że Brytyjczycy chcieli Brexitu i generalnie nie ma żadnej mowy o tym, żeby żałowali w jakiś fundamentalny czy powszechny sposób tego, że wyszli z Unii Europejskiej. Zgadzam się, to znaczy czytałem dzisiaj najnowszy sondaż dotyczący poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej, czy też oceny referendum i jest przewaga rzędu 7 punktów procentowych osób, które mówią, że ta decyzja była zła o wyjściu z Unii Europejskiej, ale moim zdaniem to jest akurat przykład, kiedy sondaże i statystyki nas trochę oszukują. Dlatego, że jak wspomnimy referendum brexitowe, to przed tym referendum również mocno niedoszacowane były głosy osób, które były za wyjściem z Unii Europejskiej, więc być może to jest trochę tak jak w niektórych krajach z głosowaniem na niektóre partie, że po prostu ludzie wstydzą się do tego przyznać i w sondażach to nie wychodzi, a opinia publiczna tak sądzi. Nie zmienia to faktu, że sytuacja gospodarcza, czy sytuacja może bardziej z łańcuchem dostaw różnego rodzaju produktów w Wielkiej Brytanii jest w tej chwili trudna. Czy to, co się w tej chwili dzieje, jest rzeczywiście naprawdę bardzo uciążliwe dla ludzi? Czy my poważnie możemy mówić o kryzysie? Niektóre media piszą o tym, że to będą stracone święta, bo ludzie nie będą w stanie kupić prezentów, nie będą w stanie się zaopatrzyć. No brzmi to trochę kosmicznie. Jeśli się patrzy na to, jakiego kraju to ma dotyczyć. Znaczy, ja bym zaczął od tego, że Brytyjczycy, zwłaszcza ci starsi, są przyzwyczajeni do tego, że czasami nadchodzą takie trudne czasy. Trudno było uciec od wspomnień takich historycznych z tak zwanej zimy niezadowolenia z końca lat 70., gdzie przez potężne strajki sektora publicznego w środku bardzo zimnej zimy kraj właściwie stanął i jakoś to Brytyjczycy przeżyli. Znaczy, trzeba powiedzieć, że na pewno rząd bardzo dużo robi, żeby z tym kryzysem się uporać. I to też nie jest do końca tak, że tylko rząd za to odpowiada, bo Brexit jest oczywiście jednym z czynników, które na to wpływają. Jest czynnikiem, który pogarsza sytuację. Ale na przykład wczoraj w wiadomościach ze Stanów Zjednoczonych była informacja, że port w Los Angeles przeszedł na operacje całodobowe. Co też o czymś świadczy. Dokładnie z tego samego powodu, co Felixstowe. Po prostu ma za dużo kontenerów. No to samo jest w Chinach, to samo jest w niektórych innych miejscach, w Singapurze. Także to nie tylko Wielka Brytania cierpi z tego powodu. Zgoda. Ja bym zwrócił tylko uwagę na to, że Boris Johnson w tej sprawie dokonał kolejnego takiego zwrotu o 180 stopni, chociaż tylnymi drzwiami, bo do tej pory pytany o tą sytuację mówił, że nasz sektor transportowy przez wiele, wiele lat opierał się na bardzo ciężkiej pracy ludzi z biednych krajów, którzy pracowali w skrajnie złych warunkach. My położyliśmy temu kres. Chcemy, żeby kierowcy byli dobrze wynagradzani, mieli dobre warunki pracy, no ale oczywiście zajmie trochę czasu, żeby jakby nastąpiła transformacja sektora. A dosłownie dzisiaj okazało się, że rząd zamierza dopuścić kabotaż, czyli przewóz towaru z jednego punktu do drugiego w ramach tego samego kraju, w ramach Wielkiej Brytanii, przez kierowców unijnych na dużo bardziej liberalnych zasadach niż do tej pory. To znaczy, mówiąc w największym skrócie, wprowadzona zostaje zasada,
że jeżeli jakiś kierowca unijny, na przykład polski, wwiezie towar do Wielkiej Brytanii z zewnątrz, to następnie może w tej Wielkiej Brytanii zostać przez 2 tygodnie i przez 2 tygodnie świadczyć przewozy wewnętrzne. I dopiero po 2 tygodniach, bez żadnego limitu, i dopiero po 2 tygodniach musi Wielką Brytanię opuścić, najchętniej znowu biorąc jakiś towar na zewnątrz, ale po chwili może wrócić i świadczyć te usługi znowu. I tak nawet według wstępnego projektu przez 6 miesięcy. Czyli Brytyjczycy jak zwykle będą mieli wszystko to, co najlepsze z Unii Europejskiej, niespecjalnie podlegając jej prawom. No, to, o co zawsze walczyli. Prawda? O ile to się uda, bo ta pierwsza próba, czyli próba takiego ekspresowego przyznania dużej liczby wiz kierowcom z Unii, to była totalna klęska. Tam dosłownie kilkadziesiąt aplikacji złożono, a bodajże 5 tysięcy było do wzięcia tych wiz. No zobaczymy, czy ten sposób się bardziej uda. Czy to, co się w tej chwili dzieje między Unią a Londynem, pan wspomniał o tym, że to będzie długa konfrontacja, to będą długie negocjacje. Brytyjczycy grożą nawet uruchomieniem tak zwanego artykułu 16 tego protokołu irlandzkiego, czyli praktycznie wypowiedzeniem tej umowy. Czy to wszystko to jest potencjalne zarzewie wojny handlowej? Powiem szczerze, że ja tak dużo myślałem, mówiłem, czytałem, pisałem o Brexicie, że jakoś teraz w takiej sytuacji jak ta trudno mi jest już dać to do końca serio. To znaczy uważam, że no jak pamiętamy cały proces brexitowy, te wszystkie negocjacje jeszcze z czasów premier May, tam było mnóstwo różnego rodzaju potyczek, które prędzej czy później kończyły się jakąś formą kompromisu. Poza tym w Wielkiej Brytanii mieliśmy ostatnio rekonstrukcję rządu. Dotychczasowy minister spraw zagranicznych Dominic Raab przeszedł na stanowisko wicepremiera, ale jako wicepremier już nie nadzoruje Foreign Office, tylko Resort Sprawiedliwości. Mamy nową panią minister spraw zagranicznych Liz Truss, której została powierzone zadanie takiego swego rodzaju resetu polityki zagranicznej. Znaczy najbardziej takim spektakularnym tego przykładem jest oczywiście porozumienie AUKUS ze Stanami Zjednoczonymi i przede wszystkim Australią. Nie sądzę, żeby, szczerze mówiąc, żeby Brytyjczycy jakoś bardzo tutaj chcieli ostro eskalować tak naprawdę. To znaczy werbalnie pewnie tak, pewnie będzie znowu nakręcała się ta retoryka antyunijna. Pewnie, tak jak pan zauważył, będzie używana Bruksela może nawet jako kozioł ofiarny w pewnych sytuacjach. Ale wydaje mi się, że na dłuższą metę Brytyjczycy coraz bardziej chcą budować na nowo swoją pozycję na świecie. Nie wykluczałbym, że nawet uśmiechając się do takich państw jak Polska, które są gdzieś tam, no przykro to mówić, ale na marginesie Unii Europejskiej w swojej polityce zagranicznej obecnie. Także szczerze powiedziawszy, nie spodziewam się, żeby jakoś przesadzono z jedna czy druga strona w tej eskalacji sporu wokół Irlandii Północnej. Bardzo dziękuję. Jarosław Błaszczak, politolog specjalizujący się w polityce państw anglosaskich, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Dramatyczne wydarzenia w Bejrucie, właściwie od sierpnia 2020 roku, kiedy w porcie bejruckim wybuchły silosy ze składem saletry amonowej, Liban pogrąża się w chaosie i niemal każdy tydzień przynosi kolejne tragiczne doniesienia z tego kraju. Tym razem co najmniej 6 osób zginęło, dziesiątki zostało rannych w ostrzale demonstracji zorganizowanej przez 2 szyickie ugrupowania Hezbollah i Amal w proteście przeciwko sędziemu Tarekowi Bitarowi, który prowadzi śledztwo w sprawie wybuchu w porcie. Protestujący zarzucają mu kumoterstwo, chronienie winnych wybuchu, choć większość rodzin ofiar wspiera pracę sędziego. Jest z nami profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Opowiedzmy najpierw o tych dramatycznych zajściach ulicznych w Bejrucie w czwartek. Hezbollah i Amal organizują demonstracje w bardzo symbolicznym miejscu, jak rozumiem, na granicy rozdzielającej Bejrut szyicki i chrześcijański w czasach wojny domowej, która trwała przez 15 lat, skończyła się w 90 roku. I podczas pochodu padają strzały do demonstrujących. Czy wiemy albo możemy się domyślić, kto strzelał? Jedno sprostowanie może zanim. To znaczy, rzeczywiście ta demonstracja wchodziła w okolicy Zielonej Linii, tylko że w dobie tej 16-letniej wojny domowej ta Zielona Linia oddzielała Bejrut muzułmański od chrześcijańskiego, to fakt, ale nie była to część szyicka, ponieważ szyici właściwie w Bejrucie w owym czasie nie zamieszkiwali, zaczęli się osiedlać dopiero w trakcie tej wojny i główne ich skupisko jest jeszcze w trochę innym miejscu na Dahiye Janubiye. Dziękuję za wyjaśnienie. Ta zielona linia, ta takie topograficzne, to jest symboliczna, ale dla innego etapu konfliktu. W tym sensie może warto o tym wspomnieć, to znaczy konfliktu, który głównie toczył się między sunnitami, a chrześcijanami maronitami. I to był czas sprzed wzrostu potęgi politycznej szyitów libańskich, tak by to można określić. Teraz natomiast żyjemy w epoce, kiedy właśnie dwa ugrupowania, o których pan redaktor wspomniał, Amal i Hezbollah, są ugrupowaniami najpotężniejszymi, bo prawdopodobnie, czego nikt z pewnością nie jest w stanie stwierdzić,
to szyici stali się najliczniejszą z mniejszości wyznaniowych w Libanie, gdzie pamiętajmy, nie ma większości, tylko są same mniejszości, jest ich łącznie 16. I to jest, wydaje mi się, istotne doprecyzowanie, które też chciałbym, żeby pokazało to, że ten Liban dzisiejszy jest inny. On żyje w cieniu tej dominacji szyickiej. I kontekstem też do tego zdarzenia, w którym szyici wkraczają do centrum Bejrutu, do dzielnic sunnickich i dzielnic chrześcijańskich, maronickich, czy ormiańskich też, są wspomnienia już świeższe z lat 2006-2008, kiedy to właśnie zwolennicy Hezbollahu, który jest jako jedyna partią, która ma własną uzbrojoną bojówkę, zajmowali centrum Bejrutu po to, żeby wymuszać na rządzie zdominowanym przez frakcję ruchu 14 marca, to może później jeszcze o tym wspomnimy, w każdym razie, żeby wymuszać rozmaite ustępstwa siłą. Siłą zarówno dobrej organizacji, licznych demonstrujących, ale także siłą związaną z tym, że pośród tych ludzi byli znakomicie wyszkoleni i uzbrojeni bojownicy. Dobrze, panie Łukaszu, to przejdźmy do tego, co się stało w czwartek. Mamy tę demonstrację i mamy strzały. Szyici twierdzą, że to chrześcijanie strzelali. No tak, tam padają w tych filmikach, które oglądałem, mówi się Okład Lubnani, to może być trochę mylące, to jest, mówi się o siłach libańskich, ale i tam rzeczywiście strzelają ludzie z sił libańskich, tylko siły libańskie to jest partia polityczna, maronicka partia polityczna, na czele której stoi sam Mir Żarza, no o którym można powiedzieć wiele, ale etykieta zbrodniarza wojennego, właśnie wojny domowej, jest mu czasem słusznie przypisywana. I to właśnie prawdopodobnie ta partia, czy też ludzie związani z tą partią, w momencie, kiedy demonstracja wkroczyła w tereny dzielnicy chrześcijańskiej, zaczęli strzelać. Przy czym pamiętajmy ten kontekst pewnej nierównowagi sił. To znaczy to, że Libańczycy miewają broń i siły libańskie mają jakieś ograniczone zasoby broni, nie zmienia faktu, że w wymiarze takiego zmilitaryzowania Hezbollah jest dalece lepiej wyposażony i wyekwipowany niż jakakolwiek inna partia. O co chodziło w tej demonstracji? Demonstracja kontekstem jest oczywiście dochodzenie prowadzone przez wspomnianego Tareka Bitara dotyczące winnych zaniedbań, a wręcz też rozmaitych przestępstw, nie tylko zaniedbań, związanych z wybuchem w Bejrucie, który doprowadził do gigantycznych zniszczeń przede wszystkim w dzielnicach chrześcijańskich, natomiast podejrzanymi są w znacznym stopniu ludzie związani raczej z Hezbollahem czy właśnie z Amalem. Tu jest kilka istotnych kontekstów. Ci potencjalni winni, na przykład byli ministrowie, minister finansów czy minister do spraw prac publicznych, oni się nie stawiają na przesłuchania, choć są wzywani. I w najbliższych dniach, o ile się nie mylę, we wtorek, minie czas, kiedy ich immunitet jest uchylony. To znaczy oni teraz to robią nielegalnie, nie stawiając się na przesłuchania, choć w świetle ustawy przyjętej jeszcze na fali tego szoku po wybuchu, powinni to zrobić. Natomiast dlatego czas jest tak ważnym czynnikiem, że już za kilka dni oni będą mogli zupełnie legalnie ignorować wezwania sądu do stawiennictwa na przesłuchanie, czy to w roli świadków, czy w roli podejrzanych, czy to właśnie zaniedbań, czy wręcz działań przestępczych, które miały miejsce w porcie bejrutkim, które doprowadziły do najpierw składowania, a potem wybuchu tej saletry amonowej. Jak rozumiem, rodziny wspierają tego sędziego, uważają, że ci politycy, zwłaszcza związani właśnie z Amalem, celowo unikają odpowiedzialności, żeby przeciągnąć, jak pan mówi, sprawę, po to, żeby stała się ona nieaktualna w odniesieniu do nich. Czy można powiedzieć, że to jest wsparcie, które idzie znowu po linii, że tak powiem, wyznaniowej czy grupowej? Czy to jest tak, że chrześcijanie popierają sędziego, a muzułmanie, zwłaszcza szyici, są przeciwko niemu?
W pewnym uproszczeniu tak można powiedzieć, ale to jest Liban. Tu rzeczy są, oczywiście im bardziej się na nie spojrzy, tym bardziej są skomplikowane, bo są też chrześcijanie, stosunkowo blisko na przykład związani z prezydentem i z jego zięciem, którzy również są bardzo niechętni temu dochodzeniu, bowiem są, mówiąc kolokwialnie, prawdopodobnie umoczeni w te układy, które doprowadziły do tej tragedii. Podobnie jak jest z dużo muzułmanów, a sunnitów to w szczególności, ale także zdarzają się szyici, którzy nie popierają linii Hezbollahu czy Amalu w tej kwestii i biorą stronę Tariqa Bitara i uznają go, że jest on niezależnym sędzią. Do tej pory nikt w sprawie wybuchu nie został skazany, prawda? Nikomu nie postawiono zarzutów? Tak. Czyli można powiedzieć, że przez rok to śledztwo w zasadzie do niczego nie doprowadziło, może jedynie do potęgowania irytacji, frustracji ludzi, którzy oprócz tego, że żyją w kraju, który generalnie stacza się w otchłań gospodarczą, to jeszcze na dodatek nie mają jakiegokolwiek zadośćuczynienia moralnego w związku z tym, co się stało. Oczywiście, nie mają, ale to nie jest pierwszy taki przypadek, że proces utyka absolutnie. Jeszcze tylko do tego śledztwa bieżącego. Poprzednik Tariqa Bitara został odwołany, o ile się nie mylę, to było w lutym. On się nazywał Fadi Sawan i on właśnie również został pod naporem zarzutów o stronniczość odsunięty. Spór polityczny w Libanie toczy się na bardzo wielu płaszczyznach. On się toczy na zaawansowanej płaszczyźnie prawnej, toczy się na płaszczyźnie medialnej, niestety, w której widzieliśmy, że toczy się też przy użyciu nie tylko karabinków Kałasznikowa, ale także granatników RPG-7. Jest to teatr polityczny, którego aktorzy zapominają, jak się wydaje, o dobru całości, prawda? Oni myślą bardzo partykularnie i te partykularyzmy rozrywały i rozrywają Liban. I nie po raz pierwszy tak się dzieje. Miałem powiedzieć, dlaczego nie po raz pierwszy. Otóż, gdy zamordowany został były premier tego kraju, Rafik Hariri, nadzwyczaj charyzmatyczna postać, która odbudowała Liban po wojnie domowej, no, był to duży wstrząs w 2005 roku. Ten wstrząs doprowadził chociażby do usunięcia okupacyjnych wojsk syryjskich. Następnie powstał Międzynarodowy Trybunał do osądzenia winnych tej zbrodni, w której zginęło tam prawie 30 osób. I był to trybunał, podkreślmy, międzynarodowy. Czy ten trybunał doprowadził do skazania winnych, do wskazania winnych i do ich skazania? Odpowiedź jest negatywna. Pomimo tego, że był to trybunał międzynarodowy pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działający, to do ustalenia jednoznacznie winnych nie doszło. Zatem skoro w poprzednim 15-leciu Międzynarodowy Trybunał nie poradził sobie z osądzeniem winnych, możemy domniemywać, że nikłe są szanse, że teraz w dobie znacznie większego kryzysu, w dobie, gdy świat jest trochę już, można powiedzieć, zmęczony problemami libańskimi, i nawet chyba prezydent Macron już nie ma pomysłu, jak je rozwiązywać, szanse są równie nikłe, że winni zostaną osądzeni i osadzeni w więzieniu. Porozmawiajmy chwilę o tej dramatycznej sytuacji gospodarczej i społecznej kraju. Mamy galopującą drożyznę, przerwy w dostawie prądu. Niedawno po prostu cała sieć energetyczna kraju padła. I ludność, która, jak donoszą niektóre media, zaczyna głodować. To znaczy w niektórych miejscach po prostu nie ma jedzenia. Albo nie stać ludzi na jedzenie. Tak, no, statystyki mówią, że w tym momencie już po trawie 80% ludności Libanu żyje poniżej granicy ubóstwa. A mówimy o kraju, który jeszcze 3-4 lata temu był krajem dostatnim. Był krajem, w którym poziom życia w miastach nie odbiegał od poziomu polskiego. I to jest bardzo niepokojące w tym sensie, gdy mówimy o tej apokalipsie, która dotyka Liban. Bo mówiąc o państwach upadłych, w ujęciu takim komparatywistycznym, zazwyczaj w politologii mówimy o państwach biednych, no, o państwach, gdzie no, to PKB per capita jest nikłe i to nam wyjaśnia, dlaczego te instytucje kiepsko działają, dlaczego to państwo stacza się w otchłań konfliktu zbrojnego. Liban jest jedynym właściwie w tym momencie przykładem państwa, które było zamożne,
i stoczyły się w ten stan, który obserwujemy w tym momencie. Blackoutów, braku prądu, ubóstwa, braku paliwa na stacjach, poziomu kraju upadłego w bardzo szybkim, no właściwie zajęło to 2 lata. Ale oczywiście bolączki, które do tego doprowadziły, są znacznie starsze. No problem prądu w Libanie jest wieloletni. Od 100 lat, o ile pamiętam, były problemy z dostawą prądu. Tyle tylko, że nadzwyczaj skorumpowana i podzielona klasa polityczna, która właśnie odgrywała ten teatr polityczny i odgrywa go nadal, robiła wszystko, żeby no, nie rozwiązać tego problemu, bowiem rozwiązanie problemu, czyli modernizacja elektrowni, modernizacja sieci, pozwoliłoby się wzbogacić takiej frakcji, która nie była dominująca, więc robiono rozmaite inne ruchy pozorowane, to znaczy wspierano budowę generatorów w poszczególnych osiedlach, na czym wzbogacili się ludzie, i to nie tylko związani z Hezbollahem, ale także z rozmaitymi ugrupowaniami i chrześcijańskimi, i sunnickimi. Następnie pod wpływem zewnętrznym Turcji, lobbingu Turcji, zawarto kontrakt z turecką firmą, która zakotwiczyła 2 pływające na barkach elektrownie u wybrzeży Libanu. No też była to proteza, można by zastanowić się, no dlaczego nie naprawić czy zmodernizować istniejących elektrowni, tylko zakotwiczać 2 dodatkowe. No ale w całej tej opowieści o prądzie libańskim trzeba dodać też i to, że cały ten prąd z generatorów, z elektrowni stacjonarnych, z elektrowni na barkach jest generowany przy pomocy generatorów na ropę. I w momencie, kiedy do Libanu przestała napływać ropa, bo Liban nie ma środków na to, żeby ją kupić, no to cały ten system się zawalił. On jest resuscytowany. Przy pomocy Hezbollahu Irańczycy wysłali jeden transportowiec ropy i uratowało to sytuację na 3 tygodnie. A w ciągu ostatnich kilku dni, gdy znowu zapadła ciemność w Libanie, armia swoich strategicznych rezerw udzieliła ropy, no to żeby choć przez kilka godzin dziennie ten prąd był. Gdy mamy taki kryzys, wydawałoby się, że człowiek odpowiedzialny za energetykę w różnych rządach, które się w międzyczasie zmieniały, no powinien również się zmieniać. Ale tak się nie stało. Od 100 lat mamy tego samego ministra energetyki, który jest też zięciem prezydenta. I on przedkłada rozmaite plany, które są nierealizowane i ciągle stoi na czele tego resortu. Dodajmy do tego, no w zasadzie wszechobecną korupcję, pan opowiada w zasadzie o wszechobecnej korupcji, ale w ciągu ostatnich dni jeszcze jeden aspekt, czy jeszcze jedna jej ilustracja się pojawiła, chociaż być może to nie jest takie jednoznaczne. Premier Najib Mikati, oskarżony w tym dochodzeniu Pandora Papers o korupcję, to jest jeden z najbogatszych ludzi w Libanie, majątek warty 3 miliardy dolarów, okazuje się, że ma jakieś niejasne powiązania, wykorzystywanie rajów podatkowych. On twierdzi, że to jest, nie jest niezgodne z prawem, być może nie jest niezgodne z prawem, ale na pewno nie jest zgodne z poczuciem przyzwoitości wśród Libańczyków. Panie redaktorze, no tu właśnie jest, wydaje mi się, taki rdzeń problemu, że poczucie tego, co jest przyzwoite w polityce libańskiej, dawno zanikło. To jest bardzo ciekawe, bo wydaje się, że często mówi się, że takie myślenie o polityce w kategoriach przyzwoitości to jest jakiś idealizm, liczą się interesy, liczy się pragmatyzm. I Liban jest przykładem kraju, w którym kultura polityczna tak wyewoluowała, że kategorie przyzwoitości, sprawiedliwości, dobra, zła zostały właściwie kompletnie usunięte z dyskursu. I taki libański pragmatyzm, który Libańczycy uzasadniają, no my jesteśmy potomkami Fenicjan, dla nas liczą się interesy. Ogromny cynizm tej polityki jest jedną z przyczyn, dla których no, ludzi to przestało dziwić, ludzi to przestało oburzać. No aż do momentu, kiedy no, kraj się zawalił. Zaczął się walić właśnie 2-3 lata temu i zaczęli na szerszą skalę protestować. Wcześniej no, wszyscy politycy libańscy, absolutnie wszyscy, całą klasę polityczną Libanu można określić mianem skorumpowanej. Mianem skorumpowanej niekiedy przez kilka pokoleń. To znaczy mamy rody, które są najbogatszymi rodami oligarchicznymi, których członkowie piastują niemalże w każdym rządzie tekę ministra bądź wiceministra jakiegoś resortu. I nic się nie zmienia, prawda? Nie zmienia się, można powiedzieć, z jednej tej, o której wspomnieliśmy, bo ludzi przestało to oburzać. No a z drugiej strony dlatego, że politycy mają zawsze ten teatr polityczny bazujący na lękach konfliktu sekciarskiego, międzywyznaniowego, który przez lata skutecznie zamykał i zamyka usta krytykom, którzy by chcieli jakiejś radykalnej zmiany. Wracając do tego, co wydarzyło się w czwartek, czy to jest pańskim zdaniem epizod w tej historii staczania się
Libanu na dno. Czy to jest zapowiedź przejścia tego konfliktu na inny etap? Czyli krótko mówiąc, powrotu walki zbrojnej być może. Ja nie sądzę, żeby ten drugi scenariusz, to znaczy wojny domowej, był w tym momencie już scenariuszem najbardziej możliwym do zrealizowania. W odróżnieniu od roku, gdy patrzymy na analogię z poprzednim kryzysem, czyli z zawaleniem się państwa libańskiego w 75-76 roku, dzisiaj armia i siły zbrojne cieszą się po pierwsze, jeszcze są chyba ostatnią instytucją, która cieszy się szacunkiem i poparciem. One oczywiście też nie mają pieniędzy, ale są w jakimś tam stopniu wspierane przez aktorów zewnętrznych, w szczególności Stany Zjednoczone. I warto by było Unię Europejską, Polska też swego czasu wspierała libańskie siły zbrojne. I byłoby bardzo dobrze, żeby chociaż ten szkielet państwa pozostał rzeczywiście darzony zaufaniem i miał możliwość rozsądzania. Wczorajsza strzelanina została bardzo szybko rozdzielona, strony zostały rozdzielone bardzo szybko, bardzo sprawnie przez profesjonalnych libańskich wojskowych. Więc póki co, można powiedzieć, jest jeszcze jakiś bastion tej państwowości. Jest nim stosunkowo apolityczna armia, ale to jest już ten ostatni bastion, który w tym momencie w Libanie jest. W Libanie oczywiście funkcjonuje też społeczeństwo obywatelskie i wolne media, które z jednej strony przyczyniają się do kontroli społecznej nad tym, co się dzieje, ale z drugiej strony też podsycają tę polaryzację, która no, uniemożliwia istotną zmianę w kraju. Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. قولوا يا ناس قولوا قولوا خلاص قولوا قولوا يا ناس قولوا قولوا خلاص قولوا على سن ايه يعني دايما دايما خجلا مرتعب انا حاول وانت مانع انت خايف ليه ارتاح واتلحلح قوي سيبني بقى استلم نفرش لك ارضك ورد اموت في الورد اموت في الورد خليني في حالي اقاسي سيبني خلاص خصمك خليني سيبني خلاص وخصمك لكن انت اكيد مش قاصد انت بس خجول في الاول اصلك بتحب الدلع وانا كمان متعود دايما متعود دايما متعود Jasmin Hamdan, świetna libańska artystka w raporcie o stanie świata. Spojrzymy teraz na świat z boku.
Grzegorz Dobiecki, nasz boczny obserwator, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś zajmie się tematem pomników, zwłaszcza jednego, konia i osoby na koniu. Pomniki padają ostatnio seriami. Pora, by pomyśleć o nowych, żeby przyszłe pokolenia też miały co obalać. Pojął to doskonale Wilhelm Koch, artysta z gminy Edsdorf w Górnym Palatynacie. Używając nowoczesnej technologii, drukarki 3D, stworzył posąg Angeli Merkel wielkości naturalnej. Złoty, a skromny. Powleczony jedynie warstewką brązu, cały zaś z taniego budulca z recyklingu. Niemniej blask, jaki od niego bije, w pierwszej chwili rodzi skojarzenia ze złotą statuą dziewicy orleańskiej z placu piramid w Paryżu. Może zresztą rodzi je nie tyle blask, co koń. Koń, tak jest. Rzeźbiarz, drukarz wykonał bowiem eine Reiterstatue, pomnik konny. Trudno jednakże powiedzieć, by pani kanclerz dosiadała rumaka. Ona raczej zajmuje na nim miejsce, skromnie, dyskretnie, jak na konferencji międzynarodowej albo na mównicy Bundestagu. Właśnie, postać sprawia wrażenie, jakby stała, a nie siedziała. Nie przypomina też w niczym groźnej Amazonki, chyba żeby za zbroję uznać żelazny jej strój, czyli spodnie i żakiet, a za oręż słynny romb ułożony z dłoni. Dłonie nie są zajęte trzymaniem wodzy, wodzy nie ma, nie ma też siodła ani strzemion. A przecież Angela Merkel trzyma się prosto i pewnie, bo tak też sprawowała władzę, wyjaśnia swój koncept Wilhelm Koch. Co się zaś tyczy wierzchowca, nie podejrzewamy go o zamiar zrzucenia jeźdźczyni. Fakt, koń się nie rusza, jak to pomnik, ale nawet gdyby mógł, to okazałby się zapewne zwierzęciem pieszym, a nie Pegazem. Obłaskawioną, ujeżdżoną i zmęczoną kobyłą historii. Twórcy z Edsdorfu należą się słowa uznania za proste środki ekspresji, jasność przekazu i stronienie od patosu. Owszem, złe języki syczą po niemiecku, że pomnikowa Angela Merkel dołącza oto do groteskowej kawalerii, do Czambułu, Kim Jong-una i Władimira Putina, jedynych współczesnych przywódców, którzy dowartościowują się pozując konno, ten drugi w dodatku z obnażonym torsem, ale takie szyderstwa wypada zbyć wzruszeniem ramion. Wszak pani kanclerz nie została uwieczniona w pozie i w stroju z szału Podkowińskiego, tego by jeszcze brakowało. W ogóle Wilhelm Koch mądrze nie dał się skusić alegorycznym wizjom i nie wybrał którejś z ogranych scen, choć wybór miałby spory. Weźmy skała nad Renem, a na niej Angelo Relay, wiodąca swym śpiewem żeglarzy do zguby wśród raf i odmętów, albo Pallas Angela, lub Angela jako Europa porywająca Zeusa, przecież nie odwrotnie, jako Mutter Courage z bieda wózkiem Audi Q8, za nią jej dzieci, znaczy my wszyscy, czy jeszcze Merkel prowadząca Eurolud na barykady. Złym pomysłem byłoby również kopiowanie konnego monumentu któregoś z wybitnych wodzów, zwłaszcza Jana III Sobieskiego, tratującego pobitych Turków. Osobno winni jesteśmy wdzięczność Wilhelmowi Kochowi za to, że nie poszedł na arcyłatwiznę, nie zasugerował się uwielbieniem Angeli Merkel dla Ryszarda Wagnera i nie wypuścił z drukarki 3D cwałującej walkirii. A dlaczego mielibyśmy być mu za to wdzięczni? Bo pamiętamy, co mówił Woody Allen. Kiedy zbyt długo słucham Wagnera, nachodzi mnie ochota, by napaść na Polskę. Tak udanemu pomnikowi nie grozi rychłe obalenie. Angela Merkel nikogo specjalnie nie ciemiężyła, więc nikt raczej nie zniszczy jej konnego posągu w imieniu uciskanych niegdyś ludów i warstw. Nie ma natomiast gwarancji, czy ktoś nie zrobi tego wkrótce w imieniu konia. To był Grzegorz Dobiecki i jego felieton z cyklu Świat z boku. Jeśli mało Państwu Grzegorza, a wiem, że niektórym z Państwa bardzo mało, to zapraszam koniecznie do wysłuchania październikowego raportu o książkach, gdzie Grzegorz Dobiecki opowiada Agacie Kasprolewicz o książkach, które lubi czytać. Fascynująca rozmowa, proszę koniecznie jej posłuchać, tak jak i całego raportu o książkach. Agata jest z nami, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Jesteś po to, żeby przypomnieć o naszym nowym cyklu. Mieliśmy już dwa odcinki raportu z przyszłości o jedzeniu. Co dalej? Dalej macierzyństwo i to jest taki dosyć duży zwrot w tematyce kolejnych odcinków raportu z przyszłości, no bo te pierwsze dwa
odcinki poświęcone były jedzeniu, ale w takim globalnym ujęciu, to znaczy jak globalizacja, jak przejęcie produkcji jedzenia przez te ogromne koncerny, co możliwe jest właśnie dzięki globalizacji, jak to wszystko wpłynęło na sposób, w jaki jemy, no ale i co także jemy, prawda? Co jemy, czym stało się jedzenie, jakie to ma skutki przede wszystkim negatywne dla naszego życia i jak jest z tego wyjście, to znaczy czy możliwe jest to, żebyśmy samodzielnie decydowali o swoim jedzeniu. No więc na koniec tych dwóch odcinków pojawia się pytanie o wolność. Teraz czas na macierzyństwo i tutaj znów będzie pytanie o wolność, to znaczy czy macierzyństwo było hamulcem dla kobiet, które chciały zwiększać swoją obecność w życiu publicznym, politycznym, społecznym, bo tak się bardzo często myśli o macierzyństwie, że to macierzyństwo zamykało kobiety w domach. A może tak nie jest, a może macierzyństwo było takim orężem w procesie emancypacji kobiet. Będziemy patrzeć na Europę, na Stany Zjednoczone, cofniemy się do rewolucji amerykańskiej, ale spojrzymy też na doświadczenie Kenii lat 90. po to, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Zastanowimy się również nad tym, czy ten proces emancypacji rzeczywiście podarował kobietom i matkom współczesnym wolność, o której marzyły, czy też być może to współczesne macierzyństwo zakłada kolejne ograniczenia. Jakie? Przekonają się Państwo o tym już w najbliższy wtorek, wtedy pierwszy odcinek poświęcony macierzyństwu, ale to już trzeci odcinek raportu z przyszłości. A będzie ich wszystkich 12, kolejne tematy. W miarę pojawiania się kolejnych tematów będziemy o nich Państwu opowiadać, a przede wszystkim zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam jest zakładka w formatach raportu, raport z przyszłości. Można sobie słuchać do woli. Tak samo na Spotify'u utworzyłem listę raportu z przyszłości. Jeśli ktoś woli słuchać na Spotify'u, tak samo może to zrobić. Zresztą Spotify to jest takie miejsce, gdzie są różne listy związane z raportem, między innymi playlista muzyczna wszystkich utworów, które nadajemy w różnego rodzaju raportach oraz playlista również raportu o książkach programu Agaty. Bardzo Ci dziękuję. Agata oczywiście regularnie obecna jest i będzie w raporcie o stanie świata we wszystkich jego odmianach. Bardzo się cieszę. Dziękuję i do usłyszenia już w najbliższy wtorek. Piękno pracy przy raporcie o stanie świata polega na tym, że większość pomysłów, które przychodzą nam do głowy, możemy swobodnie realizować. Dzięki Państwu. Dzięki temu, że nas słuchacie, że nas wspieracie, że jesteście z nami. I za to bardzo dziękujemy. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl. Książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Gorzkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny.
Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee, grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy, bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl, Mariusz Drużyński, salony meblowe Faster z Ełku i Białegostoku, wspierają piękne wnętrza, Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła, Marek Jerzewski, JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież, palarnia kawy La Caffo z Augustowa, LSB Data, dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu, masz pomysł? Zrealizujemy go, lsbdata.com, Gosia i Michał Kowalczewscy, Alan Meller, aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak, Michał Sierakowski, organizator konkursu akademickiego Crypto Brawl, www.cryptobrawl.pl. Wydawnictwo SQN, więcej niż książka, www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Po raz drugi w tym roku w Ekwadorze doszło do tragicznych w skutkach zamieszek w więzieniu. Ponad 100 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w zakładzie karnym w mieście Guayaquil. Podobne masakry, często z udziałem gangów narkotykowych, to przerażająca rzeczywistość w więzieniach, nie tylko ekwadorskich, ale także w innych państwach Ameryki Łacińskiej. Dlaczego tamtejszy system więziennictwa znajduje się na krawędzi upadku? I dlaczego więzienia, zamiast przeciwdziałać przestępczości, stają się wylęgarniami gangów narkotykowych? Relacja Adriana Bąka. Guayaquil to największe miasto i największy port Ekwadoru. Miasto zupełnie różne od stolicy Quito. Quito położone jest w Andach, Guayaquil nad Pacyfikiem. Jest tu więcej słońca, klimat niemalże tropikalny. Do tego oceaniczne powietrze, kojarzące się z wolnością i bezmiarem. Tropikalne słońce i oceaniczne powietrze dociera i przenika m.in. przez jeden z rozległych budynków położonych w północnej części miasta. Przez wielu Ekwadorczyków miejsce to nazywane jest piekłem, piekłem na ziemi. Tak w Guayaquil niebo i ocean łączą się z piekłem. Od kilkunastu dni to miejsce, gdzie wydarzyła się jedna z większych tragedii w historii kraju. Więzienie Litoral. Siostro, zadzwoń po policję. Oni chcą mnie zabić. Wszystkich zabiją. Zadzwoń po policję. Oni muszą jak najszybciej wejść do pawilonu numer 5. To ostatni SMS, jaki dostała siostra jednej z ofiar. Takich SMS-ów i wiadomości było więcej. Później zapadła głucha cisza. Cisza, która w więzieniu zawsze zwiastuje najgorsze. Jak napisała niedługo później lokalna gazeta Primicias, zwykle dobrze zorientowana w tym, co się dzieje w Guayaquil, zaczęło się od urodzin. Więźniowie, identyfikujący się z jednym z gangów Los Lobos, świętowali urodziny swojego przywódcy.
Były to urodziny huczne i na specjalnych zasadach. Choć znajdzie się pewnie wielu takich, którzy powiedzą, że zasad w zakładzie Litoral próżno szukać. Przemoc wybuchła po tym, jak świętujący zaczęli chwalić się wszemi wobec, że sprawują kontrolę nad całym zakładem. Wywołali tym furię w innych częściach obiektu, gdzie karę odbywali członkowie innych gangów, a przede wszystkim gangu Los Choneros. W ruch poszło wszystko. Wszystko to, co teoretycznie nie powinno się w więzieniu znaleźć. Noże, pistolety, rewolwery, granaty i inne materiały wybuchowe domowej roboty. Przejęliśmy kontrolę nad pawilonami numer 1 i numer 3, w których zginęło 5 osób. Następnie weszliśmy do pawilonu 5, gdzie doszło do największych aktów przemocy. Znaleźliśmy tam co najmniej 19 ciał. Oni zginęli od broni i od granatów. Relacjonował jeszcze na gorąco Fausto Buenano z policji w rozmowie z lokalnymi mediami. Rozmowie udostępnionej w mediach społecznościowych, m.in. przez telewizję Al Día Ecuado. Fausto Buenano nie wiedział jednak jeszcze, albo nie chciał mówić, o prawdziwej skali tragedii. To zresztą nie pierwsza taka tragedia w Ekwadorze w tym roku. W lutym w zamieszkach w 4 różnych więzieniach w Guadalquil, Cuenca i Latacunga zginęło ponad 80 osób. Walki wybuchły po tym, jak lider wspomnianej już grupy Los Choneros został zabity w supermarkecie niedługo po tym, jak wyszedł z więzienia. W tym samym miesiącu, w lutym, do tragicznych w skutkach zamieszek w więzieniach doszło także w Paragwaju. Inne regularne wybuchają w Meksyku, Brazylii, Boliwii i innych krajach Ameryki Łacińskiej. Eksperci ze wspomnianych krajów alarmują, że system więziennictwa może stać się zarzewiem rewolucji. Dlaczego? Dlaczego w kontekście krwawych zamieszek mówimy najczęściej o Ameryce Łacińskiej? Zacznijmy od słów. Zamieszki. Przed używaniem tego słowa, choć nie jest ono w istocie błędne, przestrzega mnie jednak profesor Gustavo Fondevilla, jeden z najbardziej znanych kryminologów na kontynencie, współautor książki Więzienia i przemoc w Ameryce Łacińskiej. Zamieszki najczęściej wywołane są przez bunt, przez niezgodę, protest, a tutaj nie o takie zamieszki chodzi. To są walki między gangami. W Brazylii co 4-5 miesięcy są takie walki, w Meksyku co pół roku, co rok. To jest wojna, regularna wojna między gangami, prowadzona także w więzieniach. I taka jest rzeczywistość więziennictwa w Ameryce Łacińskiej w tym momencie. Ale nie zawsze tak było. Pojęcie masowego więziennictwa jeszcze 2 dekady temu było Ameryce Łacińskiej obce. Choć może nie do końca obce, bo znane już wówczas w Stanach Zjednoczonych. To właśnie ze Stanów Zjednoczonych przyszła na kontynent południowy moda na budowanie wielkopowierzchniowych hal więziennych i walkę ze wszelkimi rodzajami ludzkich występków w postaci karania ograniczeniem wolności. Tak oto amerykańska polityka Iron Fist, żelaznej pięści, została zastąpiona przez podobną, latynoamerykańską Mano Dura, której pionierem stał się jeszcze na przełomie XX i XXI wieku jeden z krajów Ameryki Środkowej, Salwador. Były to czasy, gdy na całej półkuli zachodniej przemoc zaczęła coraz bardziej dezorganizować życie społeczne. Kraje Ameryki Południowej zaczęły wówczas spoglądać na północ. Ta rosnąca fala przemocy zaczęła się jakieś 20 lat temu i trwa do teraz. Naszą odpowiedzią krajów Ameryki Łacińskiej, było masowe karanie. Więcej policji na ulicach, więcej wyroków, więcej skazanych. Więzienie jako panaceum na wszystkie problemy w regionie. Ale jednocześnie nie zainwestowaliśmy w system więziennictwa, tak jak w Stanach Zjednoczonych. I w efekcie zostaliśmy z ideą, ale jednocześnie z więzieniami bez dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej, jedzenia, ubrań, medykamentów i tym podobnych.
Niedoinwestowane więzienia z zakładów karnych stały się idealnym środowiskiem dla rozwoju tych form przestępczych, które poza więzieniami były ścigane. Co więcej, stały się idealnym środowiskiem dla ciemnych biznesów, które w więzieniach zaczęły rozwijać się nawet szybciej i efektywniej niż na wolności. Duże więzienia stały się fabrykami dealerów narkotykowych, zakładami pracy, firmami, korporacjami przestępczymi. Korporacjami, w których jednak panują zupełnie inne reguły postępowania niż w tradycyjnych molochach. Ale wróćmy do Guayaquil i więzienia Litoral. So my name is Carolina Loza León. I am a freelance journalist from Ecuador. Carolina Loza León jest dziennikarką z Ekwadoru. Mieszka w Cuenca, choć w ostatnim czasie kilkukrotnie odwiedzała więzienie Litoral w Guayaquil, gdzie doszło do ostatniej tragedii. Przygotowywała reportaż o jednym z rybaków zatrzymanych za posiadanie narkotyków. There are people from all over the country there, so I remember doing the visits. It's just people having to travel all day. W tym więzieniu są osoby z całego kraju. To jest chyba wyjątkowe więzienie, w którym skazani nierzadko sami muszą znaleźć sobie miejsca do spania. Brakuje wszystkiego: opieki medycznej, leków, ubrań. Jeśli chcesz przeżyć, musisz kupować dodatkowe rzeczy, chociażby przekąski. Even for like a space on the floor to sleep. Like it got that at some point. There was a lack of treatment, of medicine. They're saying about 50% some of the analysts. Co ciekawe, około 50% z osadzonych to są ludzie powiązani z handlem narkotykami, ale wielu z nich nie zostało jeszcze skazanych, a więc przebywają tam w ramach prewencji. To nie tylko wytrawni przestępcy, ale także drobni handlarze, którzy po raz pierwszy lądują w więzieniu za tego typu przestępstwo. For trial or many of them were on drug-related charges when it had been the first time that they had committed such a crime. Rybak, o którym Carolina Loza León przygotowywała reportaż, utrzymuje, że został wplątany w przemyt narkotykowy przez członków lokalnego gangu. Nie mógł odmówić, ponieważ mu grożono. Dziś oczekuje na wyrok w Litoral. Cudem nie zginął podczas ostatnich zamieszek. Takich historii jest więcej, bo więzienia w Ekwadorze to nie tylko siedliska czołowych gangsterów i handlarzy narkotykowych, ale także miejsce pokuty tych, którzy nie znajdują przed nimi ucieczki. I to kolejny smutny fenomen masowego więziennictwa w Ameryce Łacińskiej. Wielkopowierzchniowe zakłady karne, zamiast izolować kryminalistów, sprawiają, że miasto zaczyna żyć ich powietrzem. Dobrym przykładem jest tutaj miasto Cuenca, z którego pochodzi także Gabriela Barzalo. So the fact that these things are happening in our cities, people are very scared and very alarmed about drugs and drug trafficking. Ludzie z mojego miasta żyją w coraz większym strachu. W mieście jest coraz większy problem z narkotykami, z przemytem narkotyków. Przed tym, jak powstało tutaj więzienie, moje miasto było spokojnym, konserwatywnym, przyjaznym miejscem do życia. Trudno to sobie wyobrazić, ale tutaj nawet nie było tematu narkotyków. A teraz to jest sprawa, którą żyją wszyscy, która jest obecna w codziennych rozmowach. Starsi boją się przede wszystkim o młodych ludzi, o ich powiązania z tymi, którzy siedzą w więzieniu. I w taki oto sposób masowe więziennictwo, które miało w założeniu ograniczyć rozwój przemocy i przestępczości, działa na odwrót, rekrutując nowych kryminalistów, którzy wpadają w sidła zastawione przez wielkie więzienne pająki, czyhające zwykle gdzieś na przedmieściach miast. Pająki, w których sidła wpadają także ci, którzy do tej pory nie mieli nic wspólnego z półświatkiem, mówi Carolina Loza León. These men had no criminal record beforehand. Często ci ludzie nie byli wcześniej notowani. Po prostu wpadali w pewien wir, z którego trudno się wydostać. Mniejsze miejscowości są często zdominowane przez gangi powiązane z handlem narkotykami. Ale to tylko część historii, bo lokalne gangi z Ekwadoru, takie jak Los Choneros czy Los Lobos, to tak naprawdę, trzymając się języka korporacji,
oddziały czy franczyzy większych gangów o zasięgu ponadpaństwowym, jak meksykańskie gangi Sinaloa czy Jalisco, a sam Ekwador jest często tylko punktem przerzutowym do Meksyku czy Brazylii. Z kolei więzienia pozostają swoistymi giełdami dla towarów, wyjaśnia Gustavo Fondevilla. The consequence of that is the creation of prison gangs to control the black. W rezultacie znaleźliśmy się w miejscu, w którym gangi narkotykowe kontrolują czarny rynek wewnątrz więzień. To jest duży problem w naszym regionie. Myślę, że dawno przyszedł już czas, gdy powinniśmy wybrać między polityką bezwzględnego karania i osadzania w więzieniach, a poszukiwaniem innych rozwiązań na miarę naszych możliwości. Rozmówcy raportu wielokrotnie wspominają też jeszcze inne kwestie, które właściwie powinny się znaleźć przy okazji tej historii, takie jak korupcja, nadużycia polityczne czy bieda. To inne problemy trawiące kontynent, które oczywiście również mają wpływ na to, że system więziennictwa znajduje się właściwie na krawędzi upadku, a może już dawno można go nazwać systemem upadłym. Ale mimo tych słabości, najważniejsza, jak podkreśla zarówno Gustavo Fondevilla, Gabriela Barzalo, jak i Carolina Losa León, wydaje się być zmiana myślenia. Mówi Carolina Losa León. Po tym, co wydarzyło się w więzieniu Litoral, władze więzienne ukarały osadzonych, tych, którzy przeżyli. Ukarały w ten sposób, że nie dano im jeść. Tak nie można. To tylko pogorszy sytuację w przyszłości. Dla raportu o stanie świata Adrian Bąk. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz podał się do dymisji. Nie, nie z własnej woli, został do niej zmuszony w związku ze skandalem, w którym wziął udział w roli głównej. Skandal co prawda sprzed kilku lat, ale wystarczająco nośny, by uprzykrzyć życie Kurzowi, choć raczej wątpić należy, czy skutkiem tej sytuacji będzie koniec jego kariery politycznej. Naszym gościem jest dr Adam Czartoryski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Kanclerz już były, Sebastian Kurz, rządził do 2017 roku, przywódca austriackiej partii ludowej, chadecji austriackiej. Gdy obejmował urząd, był traktowany jako genialne dziecko, niemalże Mozart austriackiej polityki, nadzieja na odnowę polityki w tym kraju. Na czym polegał ten skandal, który go pogrążył przed kilkoma dniami? Cała akcja, że tak powiem, wybuchła 6 października, kiedy to Centralne Biuro Prokuratury do Spraw Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji przeprowadziło przeszukanie w Urzędzie Kanclerskim, Ministerstwie Finansów oraz siedzibie Austriackiej Partii Ludowej rządzonej przez Kurza. Prokuratura objęła śledztwem kanclerza Kurza i w sumie 9 osób z jego bliskiego otoczenia. Sprawa dotyczy roku 2016, czyli jeszcze zanim Kurz został kanclerzem, był wtedy ministrem spraw zagranicznych i wtedy to bliska Kurzowi grupa miała płacić za publikowanie pozytywnych sondaży i komentarzy w mediach, głównie należących do Wolfganga Fellnera i jego grupy medialnej Österreich. Wszystko to, aby ułatwić Kurzowi, który wtedy, tak jak mówię, był szefem MSZ-u, objęcie stanowiska szefa partii, a następnie kanclerza, co de facto się stało. Oczywiście równocześnie wychodzą także na jaw różnego rodzaju SMS-y od Kurza i do Kurza oraz pomiędzy współpracownikami, które momentami prowadzone są w sposób, językiem takim niedopuszczalnym, w pewien sposób obraźliwym, knajackim w stosunku do ówczesnych kolegów partyjnych czy wręcz szefów partii ludowej. Kurz to jest nieprawdopodobnie ambitny polityk. Od chyba zawsze był takim bardzo ambitnym, młodym człowiekiem, który piął się po szczeblach tej kariery politycznej bardzo szybko. I jak rozumiem, jemu potrzebne były te sondaże, które pokazywały, że albo on, albo chadecy się pogrążą w niebycie po to, żeby objąć przywództwo tej partii. To pokazuje również pewne cechy jego charakteru, prawda? To znaczy, to jest człowiek nieprawdopodobnie zdeterminowany, żeby kierować austriacką polityką.
Kwestia właśnie jest taka, że Kurz tłumaczy się w ten sposób, że jemu te pozytywne w tamtym momencie sondaże nie były wcale potrzebne, ponieważ on i tak wygrał następne wybory, więc to jakby ostatecznie pokazało, że tak czy tak ludzie są za nim. Trzeba pamiętać, że Kurz jest młodym człowiekiem, on jest 86 rocznik, ma 35 lat, ale on już jest w zasadzie w pierwszej lidze politycznej od 10 lat. Od 2011 roku. Najpierw troszeczkę z boku, ale później od momentu, kiedy został de facto wiceministrem spraw zagranicznych, a później ministrem spraw zagranicznych, no to on już jest w pierwszej lidze i on mimo młodego wieku jest w zasadzie starym wyjadaczem. On od początku, tak przynajmniej piszą jego biografowie oraz różni dziennikarze z różnych opcji politycznych, on od początku miał jasny plan na swoją karierę. Jego najpierw jako szef młodzieżówki Partii Ludowej chciał być członkiem rządu, później został tym członkiem rządu, później chciał zostać ministrem, został tym ministrem, następnie później oczywiście kanclerzem raz i drugi. Wszyscy oczywiście teraz się pytają, czy to jest koniec. Ja uważam, że to nie jest koniec i to jest bardzo taki sprawny ruch wyprzedzający ze strony Kurza, który dał mu możliwość zapanowania nad tą równią pochyłą, na którym on się znalazł i na której się znalazła także jego partia. Zaraz o jego przyszłości porozmawiamy, ale jeszcze o samej rezygnacji. Ja rozumiem, że on uniknął wyrzucenia ze stanowiska, które mu groziło. Nie odszedł honorowo, jak niektórzy komentatorzy sugerowali, że on taki honorowy, w związku z tym postanowił się obrazić na wszystkich i odejść, tylko najprawdopodobniej skalkulował, że nie ma co się kopać z koniem i lepiej ten proces kontrolować, tak jak pan mówi, prawda? Tym bardziej, że to zdaje się nie są jedyne zarzuty, które przed nim wisiały, bo tam były podejrzenia składania przez niego fałszywych zeznań przed komisją parlamentarną również. Znaczy cały ten kryzys trwa w zasadzie od momentu tak zwanej tej afery w Ibizie, więc to jest cały proces różnych... A co to była afera w Ibizie? No, to była afera związana jeszcze ze starym rządem, nazwijmy to Kurza, i z całą aferą wokół osoby Hańca Krystiana Strachego, czyli ówczesnego ministra, ówczesnego szefa Wolnościowej Partii Austrii, w której po prostu został podsłuchany i nagrany podczas rozmowy różnego rodzaju korupcyjne, nazwijmy to, wątki w sprzedawaniu różnych rodzajów możliwości wpływu na obecną politykę, na ówczesną politykę. Tam chodziły dziesiątki tysięcy euro. Natomiast wracając do Kurza, tak, mówi się, że jest to zabieg honorowy, że jest to krok honorowy z jego strony, natomiast oczywiście miał wpływ. Jego kandydat, nazwijmy to w ten sposób, na następcę został zaaprobowany, Aleksander Schallenberg, więc miał bezpośredni wpływ na to, kto go zastąpi, a równocześnie pozostał szefem partii, Austriackiej Partii Ludowej, a równocześnie jeszcze został szefem klubu parlamentarnego i ponownie posłem. Więc Kurz nie odchodzi, Kurz wchodzi w jakiś sposób do cienia, natomiast absolutnie pozostaje w pierwszej linii politycznej w Austrii. Mamy nowego kanclerza, jak pan powiedział, Aleksandra Schallenberga, wyznaczonego przez Kurza. Kim jest ten polityk? Aleksander Schallenberg pochodzi z rodziny szlacheckiej, jest drugim albo wręcz trzecim pokoleniem dyplomatów austriackich. On jest, ciekawostka, urodził się w Turcji. On jest od 97 roku w MSZ-cie austriackim, jest to doświadczony polityk, jest do tej pory był szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zarządów Kurza i zarządów tak zwanego rządu eksperckiego przejściowego między 19 a 20 rokiem. Jest to osoba postrzegana pozytywnie, około 50% Austriaków postrzega Schallenberga jako postać pozytywną w austriackiej polityce. Wielu ekspertów mówi, że jest to osoba Kurza, z otoczenia Kurza, ale nie bezpośredniego otoczenia Kurza. Natomiast osoba, która postrzega podobnie problemy czy kwestie spraw zagranicznych na poziomie czy to europejskim, czy światowym, jak na przykład podejście do sprawy migracji, czyli dość ostre podejście do spraw migracji. A jeśli chodzi o politykę, no to są dwa nurty, które w tej chwili chyba najbardziej interesują Europejczyków, to znaczy stosunek do Rosji i stosunek do Chin.
czy tutaj Austria będzie kontynuowała ten kierunek, który Kurz wyznaczył? Tak, nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Wszyscy Austriacy dziennikarze i wszyscy eksperci w Austrii stwierdzają jednoznacznie, że ten kurs zarówno do Chin, jak i do Rosji, jak i do Unii Europejskiej, jak i do spraw imigracji, jak i do spraw Bałkanów Zachodnich będzie kontynuowany. I oczywiście złośliwi powiedzą, że Kurz będzie tym tak zwanym kanclerzem z cienia, co oczywiście wielu ekspertów podkreśla, że jest to bardzo możliwe. Natomiast nikt raczej nie ma wątpliwości, że Schallenberg przynajmniej na dzień dzisiejszy będzie prowadził jakąś odrębną wręcz politykę, odrębną w stosunku do partii, Austriackiej Partii Ludowej, czy odrębnej w stosunku do samego Kurza, czyli do zdania, które wyartykułował do tej pory Sebastian Kurz. W normalnych okolicznościach, to znaczy takiej mniej więcej wyrównanej walki politycznej, opozycja wykorzystałaby ten moment, prawda? No bo widać, że to jest osłabienie chadecji poważne. Czy to jest możliwe, żeby austriacka opozycja jakoś się odbudowała? Absolutnie powinni to wykorzystać, natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wydaje się z obserwacji austriackiej sceny politycznej, że zarówno obóz rządzący, jak i opozycja na pierwszym miejscu ma stabilność kraju. Więc oczywiście były bardzo negatywne wypowiedzi wszystkich członków opozycji na czele z socjaldemokratami, ze SPÖ. Natomiast w momencie, kiedy wicekanclerz Kogler z Zielonych stwierdził, że on jest zdeterminowany, żeby kontynuować obecny rząd z Aleksandrem Schallenbergiem na czele, z którym do tej pory mu się bardzo dobrze współpracowało i jak twierdził, jest konstruktywna współpraca między nimi, to w zasadzie cała opozycja wywiesiła białą flagę i powiedziała, że w zasadzie nie ma o czym już mówić. Wszystkie wota nieufności, jakie w ogóle krążyły w przestrzeni publicznej, że będą postawione przede wszystkim wotum nieufności wobec rządu, w zasadzie przestały mieć jakikolwiek sens, ponieważ tak jak powiedział prezydent van der Bellen w swoim wystąpieniu w niedzielę wieczorem, stabilność Austrii jest najważniejsza i wydaje się, że zarówno opozycja, czy przede wszystkim opozycja w tym wypadku i prezydent no mają na myśli to, co mówią, czyli faktycznie w to wierzą. Bardzo dziękuję. Dr Adam Czartoryski z Uniwersytetu Rzeszowskiego był gościem raportu o stanie świata. Teraz czas na spotkanie, które określamy kryptonimem 3R. Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię na YouTubie. Witam cię. Dzień dobry. Nawet nie masz pojęcia, jak się cieszę na dzisiejsze spotkanie, bo nie będziemy mówić o śmierci, o zagrożeniach technologicznych, ani o miliarderach, którzy latają w kosmos, bo nie mają co robić, tylko o prawdziwym, najprawdziwszym triumfie nauki nad chorobą. Mamy szczepionkę na malarię, jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób współczesnych, być może najbardziej śmiercionośną, z pewnością zbierającą ogromne żniwo śmierci właśnie wśród dzieci. I to się może skończyć, bo Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka może być dostępna, może być produkowana, zwłaszcza dla Afryki Subsaharyjskiej, gdzie co roku ponad 260 tysięcy dzieci umiera na tę straszną chorobę. To jest przełom, to jest historyczna chwila, prawda? Tak, jest i zastanawia mnie, dlaczego, i tu absolutnie nie dotyczy to ciebie, bo właśnie o tym rozmawiamy, ale dlaczego o tym jest tak cicho? Z jakiegoś powodu po raz kolejny chyba ten wątek nam wychodzi, że lubimy, wolimy informacje tragiczne, a tymczasem te dobre, te, o których warto mówić i się cieszyć, gdzieś tam schodzą na dalszy plan. Tomku, pozwolisz, że ci wejdę w słowo. Ja myślę, że jest inaczej. Jakbyśmy wynaleźli szczepionkę na łysienie, to wszystkie media by o tym pisały, dlatego że malaria nie dotyczy Zachodu, tylko dotyczy Afryki Subsaharyjskiej albo Azji. I być może dlatego nikogo to nie interesuje, tak jak do pewnego stopnia mniej interesowało ludzi wynalezienie szczepionki na malarię niż leku na AIDS, prawda?
To prawda, a do teraz nie wiemy, czy nie mamy świadomości, że AIDS, chociaż u nas nie słychać o tej chorobie zbyt wiele, wciąż zabija i to zabija bardzo, bardzo dużo ludzi w innych miejscach. W przypadku malarii to jest, różnie się to szacuje, bo też mówimy o krajach czy o obszarach całych, w których niezwykle trudno jest prowadzić tego typu badania i tak jak w świecie zachodu co do jednej osoby można policzyć na przykład ofiary chociażby koronawirusa, tak w malarii, tak w przypadku malarii, a w przypadku Afryki, w przypadku części Azji, no czasami są rozbieżności o kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Mówi się, że na malarię umiera około miliona ludzi, a w samej Afryce umiera około 300 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia. To jest bardzo poważna choroba i tak jak mówisz, wydaje się, że to jest najpoważniejsza choroba powodowana przez pierwotniaki, przez pasożyty na ziemi. Może opowiedz najpierw o tym samym programie badawczym, którego kulminacją jest właśnie ta zapowiedź Światowej Organizacji Zdrowia, bo te badania trwały kilkadziesiąt lat, prawda? Te badania przede wszystkim doprowadzenie do pierwszej fazy badań klinicznych trwało bardzo długo, dlatego że malaria jest od strony takiego cyklu rozwojowego bardzo skomplikowaną chorobą. Ona się rozgrywa nie w jednym organizmie, tylko ten zarodziec malarii ma dwóch żywicieli, ma człowieka, ma komara, komarzycę z konkretnego gatunku. Częściowo cykl rozwojowy odbywa się, czy ma miejsce w układzie pokarmowym komara, częściowo człowieka. I cały paradoks, czy skomplikowanie tej choroby polega także na tym, że po to, żeby ona trwała, czy to, że ona trwa, to oznacza, że czasami komar zaraża człowieka, a czasami człowiek zaraża komara. Tyle tylko, że komarowi nic się nie dzieje, bo zarodce lądują w jego układzie pokarmowym. A człowiekowi dzieje się bardzo dużo, dlatego że lądują w układzie krwionośnym. Gdyby nie to, że od czasu do czasu komar, chciałem powiedzieć ugryzie, ale tak naprawdę ukuje człowieka chorego na malarię w odpowiednim momencie tego cyklu rozwojowego zarodca, gdyby nie ten moment, to malaria by wygasła. Tyle tylko, że od czasu do czasu komar kuje odpowiednio chorą osobę i sam się tym zaraża, to znaczy pobiera razem z krwią do swojego układu pokarmowego odpowiednią fazę rozwojową tego zarodca i reszta dzieje się już w jego układzie pokarmowym. Za chwilę, za jakiś czas ukuje kolejną osobę i razem ze śliną przekaże kolejne, powiedzmy, fazy rozwojowe i to się dzieje. Bardzo skomplikowane było i to jest zasługa zupełnie nieznanej osoby u nas, a Polaka, doktora Wojciecha Krotowskiego, zrozumienie, na jakiej zasadzie, czy dlaczego jest tak, że od czasu do czasu mamy do czynienia z nawrotami choroby. To właśnie doktor Krotowski, który zmarł niedawno, w 2016 roku, to był naukowiec, który pracował w Stanach Zjednoczonych i całe swoje życie zawodowe zajmował się właśnie badaniem malarii, podróżując po świecie i pracując jako naukowiec w różnych instytucjach zajmujących się chorobami tropikalnymi. Zresztą do mnie kiedyś napisała jego siostrzenica po jego śmierci, on zmarł w 2016 roku, ona mi napisała, że po jego śmierci rodzina się dowiedziała, że on był nominowany do Nagrody Nobla. On odkrył mechanizm, czy zrozumiał, opisał mechanizm nawrotów choroby. Odkrył, że bywa czasami tak, że w wątrobie człowieka chorego zostają czy pozostają uśpione formy zarodca i one czasami, no nie wiem czy mogę takiego słowa użyć, budzą się i rozpoczynają wszystko od początku, mimo tego, że żaden dodatkowy kolejny komar człowieka nie ugryzł. Także to była bardzo skomplikowana To jest bardzo skomplikowana choroba. W drugą stronę, przepraszam, że ci Tomku przerwę, w drugą stronę też to działa, jak rozumiem, chyba że nie działa, to mnie popraw, że
człowiek może wytworzyć przeciwciała, czy może się uodpornić na malarię, jeśli wielokrotnie zachoruje, prawda? Może tak być, ale to nie jest takie pewne właśnie z powodu tych uśpionych form zarodźca, które pozostają w wątrobie. W ogóle jakby tą areną, na której wszystko w przypadku człowieka się rozgrywa, jest wątroba właśnie. To tam dochodzi do zainfekowania, czy powiedzmy do wejścia do środka czerwonych krwinek tych zarodźców, które namnażając się tam, te czerwone krwinki po prostu rozrywają. I to w wyniku właśnie tego rozrywania czerwonych krwinek, erytrocytów, pojawiają się te charakterystyczne objawy malaryczne, czyli dreszcze, wysoka gorączka, ale także bóle głowy, wymioty. Oczywiście także bardzo trudne, bardzo takie nagłe i bardzo intensywne biegunki, które szczególnie w klimacie Afryki, Azji, w klimacie bardzo gorącym powodują totalne wyczerpanie, wykończenie człowieka, odwodnienie. I właśnie z tego powodu, czy właśnie dlatego ta choroba dotyka ludzi tak mocno, szczególnie dzieci. Przede wszystkim dzieci, prawda? Bo to większość ofiar to są dzieci do 5 roku życia. I przechodząc już do samej szczepionki, jak one będą szczepione? Ten preparat się nazywa Mosquirix. Tak. I jak on będzie podawany? 3 faz badań klinicznych, w trakcie trzeciej czy kolejnych faz badań klinicznych, uzgodniono czy ustalono, że najwyższa skuteczność tej szczepionki ma miejsce wtedy, kiedy podawane są 4 dawki, kiedy 3 pierwsze są podawane w odstępach 1 miesiąca, od 5 miesiąca życia dziecka, a ta 4, ta ostatnia jest podawana w wieku chyba 20 miesięcy. I wtedy skuteczność tej szczepionki, ona nie jest bardzo wysoka. Ona wynosi około 40%. No właśnie, to jest dosyć zaskakujące, że ta skuteczność jest bardzo niska, jeśli patrzymy na nasze debaty, długie debaty na temat skuteczności szczepionki covidowej na przykład, prawda? Tak, ale tutaj jest małe ale, o którym za chwilkę powiem. To jest około 40%, jeżeli chodzi o taką malarię objawową, o objawy malaryczne, i około 30%, jeżeli chodzi o malarię o takim bardzo ciężkim przebiegu. Natomiast jeżeli połączy się to i to też zostało przetestowane, jeżeli połączy się to z podawaniem leków antymalarycznych, to ta skuteczność, jeżeli chodzi o liczbę występujących zgonów, wzrasta do 70%. Biorąc pod uwagę fakt, że w samej Afryce około 250-300 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia umiera rocznie, to skuteczność 70% szczepionka plus leki, a skuteczność 40% sama szczepionka, to jest uratowanie kilkudziesięciu tysięcy albo nawet powyżej 100 tysięcy tylko w Afryce. W skali świata to może być 100-200 tysięcy istnień ludzkich. Skoro padło słowo COVID, to od razu, żebyśmy mieli to z głowy, powiedz, dlaczego nad szczepionką na malarię pracuje się kilkadziesiąt lat, a nad szczepionką na COVID kilka miesięcy i jedna i druga działa? Dlatego, że jeżeli chodzi o wirusy, nie mówimy o cyklu rozwojowym tak skomplikowanym. Jeżeli chodzi o tego konkretnego koronawirusa, to szczepionki czy bazy do budowania szczepionek przeciwko tego typu wirusom istniały już wcześniej, więc nie trzeba było rozpoczynać całej pracy od zera. W przypadku zarodźca malarii to jest bodaj pierwsza szczepionka w ogóle stworzona kiedykolwiek na tak skomplikowany patogen jak ten. Także to są zupełnie dwie różne historie. Dwa różne sposoby, czy w ogóle różny sposób postępowania, żeby do tej szczepionki doprowadzić, dojść. Zresztą metod na to, żeby poradzić sobie z malarią, próbowano wiele. Jedną oczywiście taką, na którą stać ludzi zachodu, ale przede wszystkim ludzi, którzy przyjeżdżają w takie miejsca jednorazowo, to są takie piorunujące dawki antybiotyków. Kilka dni wcześniej trzeba zacząć. Trzeba brać w trakcie pobytu i chyba 3 tygodnie jeszcze po. Natomiast to mocno wyniszcza organizm. Osoba, która mieszka tam na miejscu, a szczególnie dziecko, nie można jej całe życie podawać silnych antybiotyków.
próbowano i wielokrotnie gdzieś tam też o tym pisałem, bo to w ogóle jest bardzo ciekawe, próbowano uderzyć w same komary, czyli albo je zmodyfikować, albo czymś je po prostu zlikwidować, czymś chemicznym. Natomiast mówimy o ogromnym, ogromnym obszarze. To nie jest kwestia jednego miasta, na którym można coś rozpylić, pomijając to, czy samo rozpylanie to dobry pomysł. Natomiast to jest kwestia obszaru, na którym mieszka miliard ludzi. Obszaru, na którym no, pewne elementy ekosystemu, jeżeli je po prostu zlikwidujemy i wyjmiemy, to posypie się cała reszta, więc z tego zrezygnowano. Próbowano modyfikować genetycznie też komary, ale jeżeli tam mieszka miliard ludzi, to aż trudno mi sobie wyobrazić, ile tam mieszka komarów. Jak w ogóle doprowadzić do tego, żeby na ogromnym obszarze świata zmodyfikować komary na przykład po to, żeby... I to wyłącznie te, które przenoszą malarię, prawda? No więc właśnie jednym z argumentów, żeby tego jednak nie robić, czy uderzać, czy modyfikować, jest to, że niezwykle trudno byłoby to zrobić tylko i wyłącznie w stosunku do jednego gatunku. Jeżeli zaczęlibyśmy prowadzić jakieś szeroko zakrojone akcje, no to najpewniej obuchem czy rykoszetem dostałyby także inne owady, które są przecież niezwykle ważne dla ekosystemów, nie tylko zapylacze, ale w ogóle jako źródło pożywienia na przykład dla ptaków. Także tutaj to jest, trzeba być bardzo po prostu ostrożnym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że WHO, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, stwierdziła, że no, ten pierwszy krok został zrobiony. Te szczepionki przeszły 3 fazy badań klinicznych. Ta ostatnia faza, 3, była prowadzona chyba w 7 krajach afrykańskich na grupie kilkunastu tysięcy dzieci w wieku od 5 do 17 miesiąca. Tak. Natomiast później, i to zakończyło się właśnie niedawno i dlatego WHO wydało rekomendacje, bo to oficjalnie WHO nie wprowadza na rynek żadnych lekarstw. Tym się zajmują agencje rejestrujące leki. Natomiast WHO wydało rekomendację powszechnego stosowania szczepionki od 5 miesiąca życia. Tak brzmi to zdanie, które przeczytałem właśnie z komunikatu WHO. Były prowadzone badania takie pilotażowe w 3 krajach afrykańskich. W sumie podano wtedy konkretnie w Ganie, w Kenii i Malawi. Podano to taki program pilotażowy. Zaszczepiono tam ponad 800 tysięcy dzieci. Podano 2,3, o ile mnie pamięć nie myli, miliona dawek. I po tych badaniach, które w zasadzie się już, czy po tym pilotażu, który się już zalicza raczej do 4 fazy badań klinicznych, WHO wydało rekomendację, że rzeczywiście ta szczepionka jest bezpieczna, skuteczna w tych procentach, o których powiedziałem, z lekarstwami antymalarycznymi, z lekami antymalarycznymi. Ta skuteczność, jeżeli chodzi o śmierć, wzrasta do 70%. Potrzebne jest do 100 milionów dawek rocznie. Kto za to zapłaci, wziąwszy pod uwagę koszt inwestycji, które zarówno już wydała na te leki firma, która będzie produkować tą szczepionkę, czyli GlaxoSmithKline, jak i badacze, naukowcy, instytuty badawcze, które pracowały od tak dawna. A zatem kto za to zapłaci? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast jeżeli gdzieś byłoby miejsce, w które mógłbym przelać datek na to, żeby rzeczywiście ta szczepionka trafiła do jak największej grupy osób, to chętnie bym taką darowiznę zrobił. Jest dla mnie trudne do zrozumienia, czy będzie trudne do zrozumienia, gdy okaże się, że ta szczepionka jest. Natomiast tylko dlatego, że bogaty Zachód nie chce się podzielić patentem, albo nie chce się podzielić niewielkimi w skali bogatego Zachodu kwotami, ci ludzie dalej będą umierali. Warto jeszcze może dodać, że ta szczepionka, o której teraz mówimy, ona jest pierwsza i ona jest no, ewidentnym liderem. Natomiast w trzecią fazę badań klinicznych rozpoczęła też taka szczepionka tworzona w Wielkiej Brytanii, naukowcy z Oxfordu,
kilka tygodni temu poinformowali właśnie o rozpoczęciu trzeciej fazy. Trudno powiedzieć, ile ta trzecia faza będzie trwała, natomiast oni na podstawie dwóch faz skończonych twierdzą, że skuteczność ich szczepionki będzie od 71 do 77%, więc może się okazać, że za rok, za dwa, to są czasami w przypadku tak trudnych patogenów, to są dużo trudniejsze testy niż w przypadku szczepionek wirusowych, że na rynku pojawi się kolejna, co zwykle oznacza spadek cen, ale co też daje jakąś możliwość chociażby negocjacji, żeby no, te szczepionki trafiały do Afryki i Azji. Bardzo Ci dziękuję. Dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. I Tomek oczywiście wróci w najbliższym czasie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. We wtorek kolejny odcinek raportu z przyszłości. Dzień później nasz środowy raport na dziś. Proszę nas słuchać, proszę słuchać wszystkich raportów, bo to są Państwa programy. Raport o stanie świata jest podcastem finansowanym przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca dziękuję. Zapraszam również tych z Państwa, którzy chcieliby zostać patronami, do wizyty na moim profilu w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. A tym z Państwa, którzy lubią nas słuchać na Spotify, przypominam o naszych playlistach. Jest playlista Raport Rosiaka i jego muzyka, tam wszystkie utwory ze wszystkich raportów. Poza tym warto zaobserwować playlistę ze wszystkimi odcinkami raportu o książkach oraz raportu z przyszłości. Oba te programy, jak Państwo wiedzą, prowadzi Agata Kasprolewicz. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo, do usłyszenia. A na koniec jeszcze libański zespół Min. هيداك اليوم كان بدي اكتب غنية للجمهور بركي بصير البوب ستار الحدن المشهور قلت بكتب غنية عن شاب فقير كتير انغرم بوحدة غنية جاه وماله أساطير طلع الموضوع كليشيه ومحكي عنه كتير والقصة هيئة معروفة وما بتهم الجماهير طلع الموضوع كليشيه ومحكي عنه كتير والقصة هيئة معروفة وما بتهم الجماهير قلت بعمل لحن جديد أفكاره غربية هيك بيضرب عالأكيد مع كم عربة شرقية باخد شي جملة تركية وبركب لها كلام بسرق لها البنية التحتية بتطلع تركيبة تمام طلعت ألحان كليشيه ومثل أغاني السوق شوي من هون وشوي من هون كل شي فيها مسروق طلعت ألحان كليشيه مثل أغاني السوق وكذا حبيته من نشاه يطلع طبعا مسروق قلت بعمل غنية عن الوضع بلبنان والوحدة الوطنية حرية الإنسان يا بيروت يا بيروت نحن رجالك يا بيروت نحن أولاد القضية نحن الشعب اللي ما بيموت طلع لبنان كليشيه ومحكي عنه كتير وقد منه محكي عنه قريبا رح بطير طلع لبنان كليشيه ومحكي عنه كتير قد منه محكي عنه قريبا رح بطير مش معروفة مثل حبنا ما بيصير طلعت قصتنا كليشيه وصاير مثل كتير وكل ما التقوا شب وبنت تحديدا هيك بيصير كل القصص كليشيه كل شي محكي عنه كتير والقصة صارت معروفة
ما بدك كتير تفسير.